przy drodze za miastem stał stary dom. Wyglądał na tak zaniedbany, że mógł wydawać się opuszczony, choć zdarzają się zamieszkane domy w znacznie gorszym stanie. Grube mury poszarzały, ale nie ma się czemu dziwić. Dom stał przy ruchliwej drodze. Przejeżdżające nią samochody wzbijały pył, który osiadał na ścianach. Ogród był zarośnięty i zachwaszczony. Ale kto w dzisiejszych czasach ma czas na dbanie o ogród? Furtkę przed domem pokryła rdza, a skrzynka na listy zwisała smętnie, chwiejąc się na wietrze i wydając przy tym nieprzyjemne zgrzyty i pojękiwania. Ale nikt nie przesyłał tam żadnych listów, więc nikomu to nie przeszkadzało. Obok skrzynki leżała tabliczka, której od strony ulicy nie było widać, odkąd się przewróciła. A szkoda, bo na tabliczce widniał napis „na sprzedaż”. Być może, gdyby było ją widać z ulicy, znaleźliby się chętni. Pomimo, że dom wyglądał posępnie i miał w sobie coś, co napawało lękiem. Mały chłopiec, którego rodzina przejeżdżała kiedyś tamtędy, wyjrzał przez okno samochodu i powiedział: ten dom wygląda jak bardzo wysoki i chudy ktoś w brudnym płaszczu aż do ziemi i w wysokim, spiczastym kapeluszu, bardzo zakurzonym. Jednak nikt go nie słuchał, bo rodzice chłopca byli pochłonięci kłótnią o to, gdzie powinna leżeć deska do krojenia chleba. Później chłopcu śnił się po nocach bardzo wysoki i chudy ktoś w brudnym płaszczu aż do ziemi i w wysokim, spiczastym kapeluszu, bardzo zakurzonym. Bał się tego kogoś, ale rodzice nie chcieli go słuchać. Jesteśmy zmęczeni, a jutro musimy wcześnie wstać. Idź do łóżka. Złościli się, kiedy ich budził. Od tamtej pory minęło wiele lat. Chłopiec dorósł i ma własne dzieci, ale nadal często śni mu się bardzo wysoki i chudy ktoś w brudnym płaszczu aż do ziemi i wysokim, spiczastym kapeluszu, bardzo zakurzonym. Wtedy budzi się przestraszony, ale nikomu nie opowiada o tych snach. Poza tym zachowuje się jak normalny dorosły człowiek. Tyle tylko, że gdy jego dzieci budzą go w nocy, bo śni im się coś, czego się boją, nie złości się na nie, bo rozumie, jak straszne mogą być sny. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu. W Państwa imieniu i swoim, bo ogromnie się cieszę, że się widzimy. Powitam Katarzynę Majgier, autorkę niedokończonego eliksiru nieśmiertelności, z którego fragment usłyszeli Państwo przed chwilą, fragment prologu zaledwie i pierwszą z puent, ale o eliksirze za chwilę, bo chciałabym Cię jeszcze, Kasiu, przedstawić. Jesteś autorką książek dla dzieci, książek dla starszych dzieci czy młodszej młodzieży. Myślę, że oni wolą, żeby powiedzieć młodsza młodzież. Niedokończony eliksir nieśmiertelności to pierwsza nagroda w konkursie imienia Astrid Lindgren w tej grupie 6-10, między 6 a 10. 10 to już na pewno młodsi nastolatkowie powiedziała, o mało co powiedziałabym. Książek dla nastolatków, też ich kilka ze sobą dziś mamy, i książek dla dorosłych. W związku z tym pełne spektrum. Bardzo serdecznie gratuluję Ci, że Twoja książka, która jest na naszej złotej liście, a której już dwa wydania mam,
To, jak Państwo widzą, po ilości karteczek, bardzo, bardzo wyczytane, bo bardzo, bardzo ulubione. A to ta sama książka, równie bardzo ulubiona, ale jeszcze taka świeża, pachnąca drukiem, z której wczoraj mogłam dla Państwa czytać. Zanim zaczniemy rozmowę, Kasiu, ja tylko przypomnę Państwu, że Państwo mogą brać udział w tej rozmowie. Bardzo prosimy o pisanie do nas na Facebooku. Ja będę tutaj widziała wszystkie Państwa pytania, przekazywała je oczywiście Kasi Majgier. Więc jeszcze raz dziękuję, i że przyjęłaś zaproszenie, i gratuluję Eliksiru Miłości i wszystkich innych książek, które uwielbiam, jak wiesz. Bardzo dziękuję. To wszystko jest dla mnie taki zaszczyt, że zostałam zaproszona, że przyznano mi nagrodę, że ktoś lubi moje książki. Lubi na tyle między innymi Kapituła, że nominowała do tej dwudziestki. Znalazła się w 60 książek nominowanych do 20 najlepszych tytułów wydanych w XX wieku na 20-lecie kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Masz rzeczywiście niedokończony eliksir nieśmiertelności. Zaczęłam się śmiać, kiedy popatrzyłam na tę książkę, kiedy wyjęłam ją z półki, ponieważ stwierdziłam, że właściwie łatwiej byłoby zaznaczać strony, do których nie muszę w najbliższym czasie wracać, bo ja tak sobie zaznaczam coś bardzo, bardzo ważnego. Książka jest jednocześnie niezwykle mądra, niezwykle dowcipna, no i jest oparta na absolutnie niezwykłym pomyśle. Ja powiedziałam o tym i wróćmy do tego prologu, jeżeli się zgodzisz na chwilę, ponieważ ja skończyłam czytać, bo taki był wymóg czasowy, na pierwszej puencie. Może skończmy tę miniaturową historię chłopca, który już przecież nie powróci. To było po prostu przedstawienie domu, ale dowcipne, jak to u ciebie. Bo chwilę później okazuje się, że pan jednak poszedł do psychoanalityka, ten mały chłopiec, już jako dorosły mężczyzna, pamiętasz? Tak. Analityk stwierdził, że nie, do mnie może być, bo nie ma strasznych snów, widać nie ma, jak ty komentujesz, widać sam nie miał, ale powiedział, że cały problem był w desce do krojenia chleba. Oczywiście, jak sama za chwilę w następnym akapicie zaczyna, że deska była niewinna, ten dom naprawdę był straszny. Jak został narysowany, to jest ten dom, taki szary, z tym ogrodem, który nie jest zadbany, bo któż ma czas. I tutaj na nowo już jest zdradzona tajemnica przezroczystych. Powiedz, na czym polegał twój pomysł, kiedy pisałaś tę książkę z przezroczystymi? Co chciałaś tym pokazać? Szczerze mówiąc, z tą książką to było takie bardzo... Pisało się w bardzo niezwykły sposób, bo ja właściwie, zaczynając ją, nie mam w głowie całości. Miałam taki pomysł i tak sobie pisałam, a to się wszystko tak pojawiało. Rzeczywiście się świetnie przy tej książce bawiłam. Chyba nigdy przy żadnej książce nie miałam tak dobrej zabawy jak przy tej. Co wpadłam na jakiś zwariowany pomysł, robiąc cokolwiek innego, typu zmywając, idąc na zakupy, jadąc tramwajem, to stwierdzam, o, napiszę to. I pisałam to wszystko. Dlatego ja byłam bardzo zaszokowana, że ta książka dostała nagrodę. Czy zaszokowana dlaczego? Bo jeżeli coś się robi z przyjemnością, to nie powinno być nagradzane. I on się naprawdę, proszę Państwa, z przyjemnością czyta. Jeżeli ktoś z Państwa, no nie możemy porównać swoją przyjemnością, bo jej nie znamy, ale jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie czytał, to zazdroszczę, bo cała przyjemność przed Państwem, zabawa fantastyczna, ale refleksje dość gorzkie. Po tej całej zabawie, te 200 lat pokazanych w tej książce, to jest 200 lat, w których, no o ile wcześniej mama po prostu żyła sobie gdzieś obok, czy raczej dziecko żyło gdzieś obok mamy, to po 200 latach dziecka można nawet zapomnieć, prawda? Bo państwo S, przy czym nie mogę powiedzieć, wymówić tego S, bo to jest to S przekreślone, czyli w kształcie dolara. Państwo bardzo modni, którzy postanawiają się przenieść na przedmieścia i okazuje się, że na ten dom ich stać, albowiem, czego Państwo nie wiedzieli w tym domu, są przezroczyści, czyli jak wszyscy sądzą, duchy, nie tylko duchy ludzi, nawet muchy mogą być duchami i pierwsze zresztą były, i kot może być duchem, duchem, nie duchem, bo oni żyją, ale ów niedokończony eliksir nieśmiertelności skończył się tym,
że żyją jako osoby przezroczyste, wciąż postrzegając ten dom jako własny. Często się słyszy takie opowieści o duchach, że duchy wchodzą jak do siebie w różne miejsca, ale twoje duchy są zaskoczone wręcz tym, że są duchami. A co dziwniejsze, istnieje droga, żeby się naprawić, żeby oni znowu mogli nie być przezroczyści, a to się dzieje dzięki bardzo wielkim uczuciom, na które musieli czekać 200 lat. Dlatego mówię, kiedy pomyślimy o twoim tekście, on się staje taki gorzki. Zauważyłaś to? Tak, bo właśnie tak to wygląda, że ludzie czasem sobie są jacyś, niekoniecznie przezroczyści, ale jacyś, na przykład, nie wiem, prowadzą życie, którego nie lubią. Nie lubią niczego czasami w swoim życiu, albo nie lubią jakiejś konkretnej rzeczy, tylko na przykład pracy nie lubią. Nie cierpią swojej pracy, ale jej nie zmienią, bo nie, bo zawsze byli w tej pracy. I mają ten problem i mają, dopóki nie zmienią czegoś tam, czasem bardzo prostej rzeczy, która się sama nasuwa, która takiej osobie z zewnątrz, jak słucha o tych problemach, to sobie myśli, no ale zaraz, ale to dlaczego nie zrobisz czegoś tam, właśnie dlaczego tak z tą pracą? Dlaczego nie zrobisz czegoś pracy, jak ci źle? No a czemu nie pójdziesz do innej? No i to człowiek, jak to mam iść do innej? Całe życie tam pracowałam, no w ogóle nie. I będę dalej cierpiał. Czasem to nie jest praca, tylko coś tam innego. No różne to są rzeczy u ludzi. I oni, ludzie bardzo boją się zmian. Bardzo wiele ludzi boi się zmian. I zauważyłam, że, nie wiem, tak ostatnio jeszcze na dniach, kilka dni temu jeszcze miałam taką rozmowę, w której wyszło nam, że ludzie, którzy się nie boją zmian, mają jakby lepsze życie. Lepsze życie w tym sensie, że łatwiej rozwiązują problemy, bo wiele problemów wynika z tego właśnie, że trzeba coś tam zmienić. I człowiek, który się boi zmian, będzie dalej cierpiał, czasem strasznie cierpiał, bo czasem to są ludzie, którzy naprawdę no, ciężkie jest ich życie przez to, ale tak bardzo boją się spróbować czegoś, coś zmienić, że nie próbują nawet. Ja mam wrażenie, że jedna i druga rodzina nie tyle się boi, co nawet nie zdaje sobie sprawy z jałowości swojego życia, prawda? Nie zdają sprawy. To znaczy tak, właśnie człowiek z zewnątrz mówi tak, jak tego słucha, to mówi, no zaraz, ale to dlaczego nie zrobisz czegoś? A człowiek, który w tym tkwi, nawet mu się w głowie nie mieści, że może w taki łatwy sposób z tego wyjść. A nie zastanawia się nad tym, bo czasem właśnie teraz tak w tej rozmowie takie coś padło, ale że też ci ludzie się nad tym nie zastanowią, nie zatrzymają się tak na chwilkę i nie pomyślą zaraz, ale czy ja naprawdę muszę tak cierpieć? Może dałoby się coś z tym zrobić. Mało tego. I czasami się okazuje, że można. No nie zawsze oczywiście są takie rzeczy, kiedy jest naprawdę ciężko, ale bardzo wiele jest takich przypadków, że spokojnie można by było to zmienić. Tylko właśnie trzeba zmienić. Ale Kasiu, Kasia jest psychologiem i Kasiu, ty jako psycholog masz takie momenty, w których zapisujesz to w takich bardzo drobnych uwagach dodanych. Na przykład od już prawie 200 lat przezroczysta pani Leokadia, kiedykolwiek jest jakiś problem, ona mi, Boże, jak mnie głowa boli, na co jej własny syn, 14-latek i zatrzymany jako 14-latek, który ma już wyżej uszu tego tak zwanego najpiękniejszego okresu życia, bo ile lat można nie dorosnąć? 200 na litość, prawda? I on mówi, mamo, ale przecież odkąd jesteś przezroczysta, nic nie czujesz, więc nie boli cię głowa. Ale my mamy takie zachowania przedziwne, pewnie to ty powiedz, bo ty jesteś psychologiem, czy to jest ucieczkowe, za każdym razem wycofywanie się, kiedy trzeba coś zrobić, mówienie, nie boli mnie, wyjdę, prawda, nie mogę, nie mam czasu, nie mogę się tym zająć. Tak. Właściwie każda z tych postaci, nawet kot, żyje sobie tak, że no dobrze, tak się to życie, turla, o, na słowo kot odezwał się mój pies, przepraszam. O Jorkach też dzisiaj będzie, więc nawet dziś ma prawo zaistnieć, bo będzie o marzeniach spełnionych, czyli York, prawda, który nie wiadomo skąd się wziął. No ale wróćmy do naszego tematu. Oni wszyscy jak gdyby nie biorą w swoje ręce, ale ci, którzy nazywają się est przekreślony, czyli dolar, bo biorą w swoje ręce w sposób dramatyczny. Oni realizują mody, marzenia innych, prawda? Teraz należy mieszkać na przedmieściu, mieszkamy na przedmieściu. Należy mieć dziecko, będziemy mieć dziecko. Należy zrobić dziecku zdjęcie, niech niania zrobi dziecku zdjęcie. O, jak ono urosło, zauważają rodzice na zdjęciu. No, jest to pewnie dość groteskowy obraz naszej współczesności.
Trochę tak. I właśnie to jest jeszcze jeden powód taki, dla którego ludzie czasem tak mówią, czymś, czego nie lubią. Oni nie zastanawiają się nad tym, co oni by chcieli robić, czego oni w ogóle chcą od życia, tylko robią to, czego się od nich oczekuje. I czasem to jest takie robienie to, czego oczekują rodzice, rodzina, tradycja, coś takiego. Pomimo, że człowiek tak naprawdę to cały czas marzy, żeby, nie wiem, być piłkarzem, albo być gwiazdą rocka, albo być kimkolwiek, albo nauczyć się, nie wiem, włoskiego, ale nie zrobi tego, bo tak zawsze jest do zrobienia 150 rzeczy, które trzeba zrobić, wszyscy tego chcą, bo tak było. Ale właśnie jest jeszcze taki rodzaj ludzi, którzy niby mogliby to wiele rzeczy zrobić, ale właśnie podlegają tym modom. Trzeba mieć nowy telefon, nowy model, wymieniać go tam co kilka miesięcy, trzeba mieć nowy samochód. Jest się w takim wieku, to trzeba mieć mieszkanie, trzeba mieć samochód, potem trzeba mieć dziecko, trzeba mieć męża, bo tak, bo wszyscy tak mają, wszyscy w pracy już mają, a ja tylko nie, no jak to tak. I tak jest takie właśnie takie dopasowywanie się zupełnie, nie wiem, takie właśnie dopasowywanie się. I później też jest czas takie coś. O, na przykład znałam osobę, znam jeszcze nadal osobę, która bardzo nie lubiła swojej pracy, nie cierpiała, ale nie ruszyła się z niej, bo to była kierowniczką. A gdzie indziej ona już mogła nie być kierowniczką. I ona wolała cierpieć, no bardzo naprawdę w tej pracy, tak bardzo, że musiała brać leki. Ale nie zmieniła pracy, bo posypałby jej się ten świat. Robiła takie właśnie różne rzeczy, także jest takie coś w ludziach ciągle. Świetnym twoim pomysłem takim narracyjnym jest to, że jedni nie wiedzą o drugich, ponieważ niewiele o świecie współczesnym wiedzą ci, którzy żyją jako przezroczyści od 200 lat. Z drugiej strony od 100 lat, od 200 lat temu to eliksir wymyślono. Tak, właśnie, ta różnica to jest 100 lat, ale rzeczywiście cała historia trwa 200. Natomiast ci, którzy są tak zajęci sobą, ich po prostu nie dostrzegają. Dostrzega ich maleńka córeczka, kiedy już ścieżka, bo nikt nie mówi do dziecka po imieniu, proszę Państwa. Ścieżka, bo dziecko po prostu jest dzieckiem i mówi się dziecko, weź dziecko, zrób dziecku. Dziecko nie pasuje do świetnych ciuchów drogich, do, prawda, do ubranek, kocyków. No i dziecko staje się właściwie dzieckiem niań, dzieckiem sprzątaczek, no i dzieckiem przezroczystych. I znakomitym pomysłem jest to, że tak mało o sobie wiedzą lub nic. Bo jeżeli jesteś tak skoncentrowany na sobie, to po prostu nie dostrzegasz, że druga rodzina mieszka tuż obok. Rodzina, która od 100 lat jest w tym domu. Naprawdę znakomite. Ale spotykamy się dzisiaj, spotykamy się w 28 dniu wojny, która się toczy tuż przy naszych granicach, u naszych najbliższych sąsiadów w Ukrainie. A w tej książce niezwykle pozytywną postacią jest imigrantka. Imigrantka, która najprawdziwiej opiekuje się tym dzieckiem, bo te nianie się też tam bez przerwy wymieniają, prawda? Ale też właściwie od momentu pojawienia się jej zaczyna się wszystko układać. Wszystko idzie w dobrą stronę. I ta historia, że ona nie ma nic, prawda? Ona nie ma nic. W przeciwieństwie do jednych, którzy mają, i drudzy, którzy mają ten sam dom. Ona mieszka w jakiejś dużej grupie ludzi, daleko, niewyobrażalnie daleko, 8 kilometrów od pracy. Bo dla nich to jest nie do wyobrażenia. Kiedy pisałaś tę książkę? Ja ją pisałam przez kilka lat. Bo to było tak pisane z doskoku, pomiędzy różnymi innymi książkami. Dlatego właśnie miałam takie poczucie, że ta książka jest tak zwariowana, że ja nie wiem, czy ktoś to wyda i dlatego byłam tak zdziwiona, że ona dostała nagrodę, bo miałam takie poczucie, że może to jest tak zwariowane te wszystkie pomysły, że wszyscy wydawcy powiedzą, co ona tutaj popisała, ona jest w ogóle, co jej się porobiło. Ale właśnie ten motyw imigrantki to było w 2014 roku, kiedy była taka propaganda antyuchodźcowa, że tak powiem. A ja miałam taką myśl, że zaraz, chwila, moment, przecież cała masa Polaków jest imigrantami w innych krajach. Pracuje jako właśnie sprzątaczki. Moja koleżanka tak pracuje. A jeśli awansują, to mogą być nianiami. Mimo dwóch fakultetów,
Mimo dwóch fakultetów, prawda? Jak tutaj mam. To są osoby, ta moja koleżanka jest osobą bardzo wykształconą. To są osoby bardzo wykształcone. Czasami dużo bardziej niż ich pracodawcy, u których sprzątają, a ci pracodawcy często są nieświadomi. Myślą sobie, że jakaś tam prosta osoba, bo mi tu sprząta, a ta prosta osoba ma właśnie dwa kierunki studiów skończone i jest w ogóle niesamowicie oczytana i jest bardzo bystra. I taka właśnie jest ta pani Alina. Ona jest po prostu bardzo mądra, oczytana, musiała po prostu opuścić swój kraj, swoje życie, swoją karierę i tak jakby zaczynać wszystko od zera. Ale pomimo, że nie ma tych materialnych rzeczy, ona dalej ma w głowie dużo, bo jest po prostu mądra, czytana, ma swoją mądrość. Ale mądrość to jest nie tylko wiedza, ona jest po prostu mądra, więc widząc ścieżkę, po prostu zaczyna się nią opiekować. No myślę tak jak jej mama, której marzeń o idealnym dziecku nie spełniała, była nie dość śliczna, była nie dość inteligentna. No rzeczywiście wymaganie od maleńkiego dziecka, bo potem to się już właściwie nie widywali. No nie wiem, rozmów na temat Platona może niezwykłe. A pani Alina podchodzi do niej jak człowiek. Tak, jak człowiek po prostu jest dziecko, którym się trzeba zaopiekować, pomimo że ona pracuje jako sprzątaczka, nie jako niania. Zaopiekowuje się tym dzieckiem i oni ją mianują nianią, więc ona jakby przyjmuje te obowiązki. Po jakimś czasie przyjmuje tam cały dom, ponieważ tam nie wiem, jest fortepian i ona gra na fortepianie. Ma się tym zajmować, no to się zajmuje rzeczywiście i nawiązuje kontakt z tą drugą rodziną, która jest pod wrażeniem tego, że jest ktoś taki kulturalny, ktoś, kto z kim może być jakaś więź. I ona rzeczywiście poznaje dziecko i to znów są takie świetne przez ciebie wrzucone, powiedziałabym, żarty, ale żarty, które do myślenia dają. Ona o tym dziecku, które nie spełnia pani S oczekiwań, mówi, jakie inteligentne dziecko i ktoś w tym domu musi zajmować się historią, bo tyle wie o dżentelmenach i damach sprzed 100 lat. A dla ścieżki, która się tak wychowuje, to, że kot jest przezroczysty, wychowuje się w tym domu, to, że ciocia, wujek no są przezroczyści, to jest jej świat naturalny, oni tacy byli i kot też był przezroczysty. W związku z tym rzeczywiście to jest kapitalnie wymyślone, ale powiedziałaś, że nie spodziewałaś się nagrody. Ja pamiętam kiedyś taką naszą rozmowę, kiedy powiedziałaś, że wiedząc, że masz nagrodę, pomyślałaś, że za zupełnie inną książkę złożoną na konkurs imienia Astrid Lindgren. Właśnie ja wtedy wysłałam na ten konkurs dwie książki. I w dwóch grupach wiekowych. W dwóch grupach wiekowych właśnie. Druga książka o gąsieniczce była. I tą drugą książkę dałam do przeczytania moim bliskim osobom, obydwie te książki. I wszyscy mi powiedzieli, że ta o gąsieniczce to rzeczywiście ma szansę. I jak dostałam nagrodę, to zapytałam, gąsieniczka, tak? A pani, która do mnie zadzwoniła, żeby mi powiedzieć, czy dostałam tą nagrodę, bardzo się zdziwiła i zapytała, jaka gąsieniczka. A pani powiedziała, z eliksir nieśmiertelności. No to ja w tym momencie się tak bardzo zdziwiłam. Potem odłożyłam słuchawkę, powiedziałam mojemu mężowi, że słuchaj, dostałam pierwszą nagrodę w konkursie. A on powiedział, za gąsieniczkę. A ja, no właśnie nie. To było takie, no bardzo, nie wiem, zaskakujące dla nas. Ale wiesz co, to jest fantastyczne, że w takim razie nie złożyłaś tylko gąsieniczki. Tylko tak, a ja myślałam o tym, żeby tak zrobić. To sobie pamiętam, jak wrzucę dwie, to może będzie za dużo. A jeszcze potem sobie pomyślałam, a ty jest taka zwariowana, może nie pomyślałam, że ja jestem jakaś dziwna, takie zwariowane książki piszę. Gąsieniczka do tej pory nie została wydana. No to rzeczywiście, to zaskakujące, ale to w tym momencie apelujemy do wydawców. Natomiast chcę powiedzieć, że niedokończony eliksir nieśmiertelności już pokazałam, że został dwa razy wydany, ale jakże różnie. Tutaj Państwo widzą książkę i książka jest bez ilustracji. Tutaj kapitalne ilustracje Katarzyny Kołodziej. Takie, to się ładnie nazywa dwutonowe z Pantonu. Prześwietnie zilustrowana, przepięknie wydana. Najważniejsze, że wydana dzięki konkursowi. Mam nadzieję, że i bez konkursu by dała sobie radę, ale rzeczywiście konkurs to fantastyczne. Ty byłaś kilkakrotnie laureatką, ale ja dopiero niedawno odkryłam książkę, proszę Państwa, z którą budzę się, zasypiam, choć taka malutka, i zaśmiewam się, jak widać, kupiona w antykwariacie, ponieważ nie można, słuchaj, zdobycie jej to naprawdę było kilka tygodni poszukiwań.
A to również jest książka wyróżniona w konkursie Astrid Lindgren dla młodszych dzieci. Przy czym ja chcę powiedzieć, że nieskończony eliksir nieśmiertelności nie jest tylko dla dzieci, bo to, że tu są bohaterowie dziecięcy, ale to, jak my się przeglądamy, my dorośli, i jak się pytamy, którymi z tych śmiesznych, w wielkim cudzysłowie, ludzi jesteśmy, bo ci ludzie są, bo ci dorośli tu po prostu są śmieszni i oby nas strzegł los, żebyśmy kimś takim byli. Natomiast Misiek, co ty opowiadasz, to jest książka, no nie wiem, jak ja do tej pory mogłam sobie dawać radę bez Miśka. Misiek mówi bez przerwy. Misiek jest totalnym gadułą, ma niespełna 6 lat, bo zaraz pójdzie do zerówki. I Misiek nie tylko rozmawia z tymi, których widzi, z tymi, z którymi rozmawiać nie ma, ale on chyba jest w stanie, znaczy na pewno, przepraszam, po przeczytaniu książki wiem, że na pewno, wykończyć telemarketera. Misiek, proszę Państwa, potrafi przeskakiwać z tematu na temat na tym samym oddechu i właściwie dialogów w tej książce jest niewiele, bo większość to są monologi Miśka, ale znów my dorośli nieźle się w tych opowieściach odbijamy, w czym Misiek mówi wszystko, co mówi, mówi w najlepszej wierze, z największym sercem, ale jak opowiada o babci, jak opowiada o dziadku, jak opowiada o mamie, no po prostu bajka. No i śmiech. Cieszę się, że Misiek się spodobał. To też był taki zbiór takich zwariowanych pomysłów do książek. I to była szybciej napisana moja książka. Misiek? Tak, to było w ogóle tak, że koleżanka mi powiedziała o konkursie Astrid Lindgren. Ja wiedziałam, że była pierwsza edycja. Też się za późno dowiedziałam i nawet... Przepraszam, czy to była pierwsza edycja? Nie, to była druga edycja. I pomyślałam, może spróbowałabym wziąć udział, po czym patrzę, a tam jest chyba miesiąc czy dwa miesiące. I stwierdziłam, nie, przecież ja nie zdążę napisać książki za taki krótki czas. A potem pomyślałam, no wystarczy tak tam 25 stron chyba, to może zdążę, spróbujemy. Spiszę, miałam od dawna znotatkowane takie różne zwariowane pomysły do książek, to zrobię z nich takie coś. I tak zastanawiałam się, kto mógł być bohaterem takiej książki. I przyszedł mi do głowy dzieciak, który tak właśnie ciągle gada, jest taki, z jednej strony jest taki samotny i sobie tak zagaduje tą samotność, ale przy okazji zagaduje wszystkich, tak że im nie da dojść do słowa. Łącznie z telemarketerem właśnie. Z telemarketerem na ten pomysł wpadłam, bo wtedy była plaga telemarketerów, którzy dzwonili i nie dawali wziąć oddechu i powiedzieć dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. I pomyślałam, wyobraziłam sobie właśnie, że to dziecko mogłoby takiego telemarketera zamęczyć. Tak. Przeczytam Ci komentarz właściwie, bo nie jest to pytanie, które przyszło w tej chwili. Dziecko słabo się dopasowuje do ramek, czasem nie wie, że one istnieją, nie ma klapek na oczach, widzi więcej. To prawda. I taki, proszę Państwa, obnażający w tych dobrych opowieściach, bo Misiek to jest takie słowne ADHD, on się nie może zatrzymać. I Misiek na przykład pod koniec książki, słuchaj, jak ja tego Miśka utuliłam w momencie, kiedy okazało się, że Misiek, który przez cały czas chce mieć zwierzę i tak nie bardzo truje o to zwierzę, no bo wie, że i tak nie wygra, ponieważ mama bez przerwy podkreśla, że zwierzę to bakterie, że zwierzę to praca, że zwierzę to odpowiedzialność. I w ogóle to zwierzę to jest jakiś smok, którego mielibyśmy przyjąć pod własny dach. Okazuje się w opowieści babci, że dziadków w ogóle, że ona w tym wieku dokładnie przenosiła wszystkie możliwe zwierzęta, od myszy przez chomiki i wszystkie zabiedzone kotki do domu. I co się dzieje? Co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy dorośli? Kasiu, wytłumacz, jesteś psychologiem. Dlaczego my o tym zapominamy? Znaczy w moim życiu tak nie było. Ja przyniosłam mojemu synowi psa w tym samym wieku, w którym ja o nim zamarzyłam, czyli kiedy miał te 5-6 lat. Ale dlaczego my dorośli nagle widzimy w zwierzętach głównie brudne dywany, szczekanie pod drzwiami, bo się okazało, że ja, przepraszam, ale mojemu psu po prostu drzwi zamknęłam i to nawoływanie było słychać? To było nawoływanie Rika, że on chciałby tu wejść i położyć się koło mnie, więc już wszedł. Więc powiedz, jak to jest? No bo właśnie, w Miśku, no ten pomysł. Jak to jest? Jak to dzieje? Chyba jest coś takiego, że człowiek w pewnym momencie tak sobie rzeczywiście zaczyna tak myśleć.
Nie wiem, tak teraz się na tym samo zastanawiam, jak to jest. Bo ja jako dziecko nie miałam za bardzo zwierząt. To znaczy tak, ja mieszkałam, nie, o, w wakacje miałam zwierzęta, kiedy jeździłam na wieś do babci, dziadka. No to tam było zwierząt od groma i tam miałam zwierząt aż na sto. Natomiast w mieście nie mieliśmy zwierząt. W dorosłym wieku miałam zwierzęta z kolei. I to szczury, które się wielu ludziom właśnie kojarzą, że to jest brud, coś tam, co nie jest prawdą, bo szczury są bardzo czystymi zwierzaczkami. A poza tym są niezwykle inteligentne i bardzo szybko stają się członkami rodziny. Tak, szczury są bardzo inteligentne, są takie interaktywne, nie są takimi zwierzętami, które żyją obok człowieka, one tak wchodzą w interakcję, że tak powiem. Szczury są fantastyczne. No, w tej chwili nie mam szczurów, ale szczury są fantastyczne. Fakt, że muszę przyznać, że jest coś takiego, że szczury mogą pogryźć meble czy coś, ale to myślę, że to jest do nauczenia ich. Większy problem jest ze szczurami, jeśli chodzi o brudzenie, że one na przykład jak znajdą coś papierowego, to nie spoczną, dopóki nie zrobią z tego takiego, Konfeti. delikatnie mówiąc, Tak, ja się tak zastanawiam, bo tutaj przed chwilą było o tych ramach. Dzieci sobie tworzą własne rzeczy bardzo wartościowe. Bardzo podobało mi się, jak misiek, który jeszcze nie znał liter, a stwierdził, że słowo analfabeta jest tak piękne, że żeby mieć klub analfabetów, to on może nie będzie uczył się czytać. To było znakomite. Też się bardzo utożsamiałam wtedy z Miśkiem. Na szczęście ma strasznie fajnych dziadków i dziadkowie pokazali mu, że równie pięknym słowem jest inteligencja i może klub inteligentów by założył zamiast analfabetów, ale te jego pomysły, to jego wymyślanie swojego świata i ta jego potrzeba, kiedy już rzeczywiście, znaczy nigdy nie poznałam nikogo, kto mówi bez przerwy, ale jak sobie wyobrażę, jak ta rodzina jest umęczona, bo my ich poznajemy w momencie, kiedy każdy myśli, czym zająć Miśka, żeby Misiek nie gadał. No ale Misiek kocha gadać, no kocha. Zaczyna się w ogóle od rozmowy z panem, któremu miał otworzyć tylko drzwi i powiedzieć, że dziadka nie ma, i tak trwa pierwszy rozdział ze 20 parę stron. Skoro miałaś napisać 25 ewentualnie, to rzeczywiście. Ale wiesz co, to jeszcze raz podkreśla, jak ważne są konkursy, że potrafią zmobilizować, Kasiu. Tak, a ten konkurs jest w ogóle, ja za bardzo nie biorę udziału w konkursach, natomiast ten jest fantastyczny, bo po pierwsze podoba mi się to, że tam jest taka anonimowość i że jest to, że i debiutanci mogą brać udział i pisarze, którzy już coś robią. Nie ma czegoś takiego, że jest konkurs tylko dla debiutantów albo tylko dla doświadczonych pisarzy, tylko po prostu każdy może wziąć udział, kto chce. To mi, nie wiem, to mi przypomina takie turnieje z książek fantasy. A tam jest też fajne, że jeżeli nie wygrasz, to nikt nie otwiera tych kopert, kto nie Tak, wygrał, no właśnie, no to prawda? jest też fajne i to, że rzeczywiście, bo tak czasem ludzie mówią, ale może wiedzą w tych konkursach, kto to jest. Wierzę w to, że nie wiedzą, bo znam, słuchałam opowieści jury, jak się zdziwili, że to ktoś napisał, no jak na przykład, że ten eliksir, podejrzewano, że to napisał jakiś pan, a to byłam ja. To była po prostu inna twarz Kasi Majgier. No, ale to było ciekawe, że eliksiru nie rozpoznała dziewczyna, która jest moją koleżanką bardzo bliską i redaktorką w naszej księgarni. I ona dostała to do przeczytania i nie miała pojęcia, że to może być moja książka. I później napisała, ja to czytałam i mi się ta książka podobała, ale do głowy mi nie przyszło, że ty to mogłaś napisać. No Tak sobie, dobrze, to skoro naprawdę, ty my tak się wymieniłaś. znamy. Po kilkunastu latach znajomości codziennej i wymiany maili. Tak, skoro wymieniłaś już nazwę, to rzeczywiście nasza księgarnia, ponieważ wydaje dla tego wieku, wydała jako pierwsza tę książkę. Literatura to jest drugie wydanie i to też jest jeden ze współorganizatorów, współoceniających. I tutaj, a Misiek to Akapit. Akapit Press wydał Miśka. Bo to jest tak, że nagrodzone zawsze wychodzą, a te, które są wyróżnione, już potem po prostu można wydawać. Dla Pruszyńskiego i dla fundacji pisałaś również W gorzkiej czekoladzie. To też mobilizowało. To są trzy twoje opowiadania. To jest Gorzka czekolada, tom drugi, czyli dla trochę starszych i właśnie poświęconych psychologii. W związku z tym byłaś idealna. A ja, czy tobie idealnie się pisało do tego zbioru? Tak, bardzo dobrze mi się pisały te wszystkie opowiadania. To niby było takie pisanie na zamówienie, ale mogłam sobie wszystko wybrać.
i tematy mi pasowały. Pamiętam, że kiedy dostałam listę tematów, to prawie każdy mi pasował. Prawie każdy można coś zrobić. Jakie fajne tematy, tak, taką miałam myśl. Bo najpierw tak sobie pomyślałam, czy ja umiem pisać na zamówienie, ale zobaczyłam te tematy. No jasne, no takie tematy to w każdej chwili, bardzo fajne tematy. No i bardzo fajne opowiadania, włoskie wakacje, życie pożyczone i wywiad. Ale o tym zrobiliśmy o tym tomie, zrobiliśmy cały specjalny program. Kasiu, brałaś udział wtedy, więc ja zapraszam na nasz Facebook, na naszą stronę, żebyście Państwo obejrzeli, bo to było bardzo ciekawe i bardzo ciekawe rozmowy z autorami tego tomu. Teraz z kolei pracowałaś, to już nie tajemnica, bo jak rozmawiamy, to paru autorów, którzy piszą dla Ocalimy Świat, dla takiego projektu Fundacji Ocalimy Świat, można powiedzieć, nie piszą, napisali opowiadania. Ta ekologia jest u Ciebie w każdej opowieści. Przed chwilą bardzo dziękuję za komplement, bardzo dziękuję za komplement, bo ktoś napisał, że czaruje czytaniem. Bardzo, bardzo dziękuję, ale tam jest taki fragment o ogrodzie, że kto w dzisiejszych czasach ma czas na uprawianie ogrodu, prawda? Na przykład. Natomiast, no właśnie, ty napisałaś między innymi Tajemniczy ogród, o tym, jak wszyscy nauczyliśmy się uprawiać w ten sposób, że trawka na tyle i dużo betonu. To nie jest tajemniczy ogród. Nie wszyscy, ale znaczna część ludzi, tak. Tak. Znaczy, to znowu jest moda, prawda? Bardzo niezdrowa moda. Tak, jeśli mogę mówić o tym opowiadaniu, to tak. Koszenie trawy sprawia na przykład, że temperatura jest wyższa. Jak tak, się tak. Nie koszenie trawy sprawiałoby, że upały nie byłyby dla nas takie dokuczliwe. Ale no, ludność musi kosić trawę, bo tak się przyzwyczaili przez całe lata, a jeszcze jest właśnie taka moda, zabetonować taki trawniczek. Dwa razy w tygodniu przycinany, żeby wszyscy widzieli, jaki ktoś jest pracowity, bo przycina. No tam jest rozgrywka między sąsiadami, prawda? Bo nowi sąsiedzi wcale nie marzą o tak. Nie po to się wyprowadzali z miasta, żeby sobie robić pod miastem czy na wsi miasto i nie są za tym. Ale też bardzo mi się podoba, że to ich przekonanie w sumie wykrywa. A to będzie też o myśliwych. Nie zdradzajmy za wiele, ale czyli ty lubisz pisać na zamówienie. A Abrakadabra, bo też tutaj leży, to też była książka wyróżniona i o tym mówiłam, bo tu jest York wymarzony, pojawi się. Proszę Państwa, York się pojawi, bo dziewczynka chce Yorka. Lampa Aladyna. Takiego unikatowego Yorka, najbardziej. Za to jedynki z dziennika znikną. Tata, jak wymarzył sobie 10 milionów, będzie 10 milionów. Ale powiedz, czy ty chciałabyś sobie tak wymarzyć książkę i nad nią nie pracować? A propos lampy, czy chciałabyś być jak Daria? Daria, dobrze pamiętam tą dziewczynkę, która ciągle czyta i ona naprawdę wie, do czego dobrze używać lampy Aladyna, bo ja jestem całym sercem po stronie Darii. A ty? Ja tak samo. No wszystkie mole książkowe zwykle są za sobą, prawda? Tak. Ja w ogóle lubię książki, w których są mole książkowe i właśnie też chciałam taki motyw zrobić. Pewnie nie pierwszy raz i nie ostatni taki motyw zrobiłam, że ktoś tutaj z molem książkowym, że tak powiem, ratuje świat i ratuje sytuację. Tak, bo tu jest taka nadłatwość, prawda? Wszystko przyszło, wszystko mamy, no ale jak się ma nagle 10 milionów, to jej policja zapuka, a może skarbówka, więc trzeba dobrze... Że też o tym nie pomyślałam, no. Skarbówka, ZUS. Jest jeszcze pytanie na temat eliksiru, czy ten dom, taki przypominający kogoś wysokiego, chudego, zakurzanego, w spiczastym kapeluszu, ma pierwowzór w świecie rzeczywistym. Tak. Ten dom to właściwie nie ma takiego konkretnego pierwowzoru. Ja lubię takie, znaczy ja w ogóle mnie fascynują takie ciekawe i fascynująco wyglądające domy. Wszędzie, gdzie pojadę, jak widzę takie domy, to muszę im zrobić zdjęcie, muszę sobie w miarę możliwości z kimś się dać rozmowę, żeby się dowiedzieć, o co chodzi z tym domem, jak się da. Takich domów jest wszędzie pełno, takich z różnych powodów fascynujących. Jedyny w moich książkach przypadek, kiedy zobaczyłam jakiś budynek i stwierdziłam, że on wygląda wprost jak wyjęty z książki dla dzieci i podsunął mi pomysł, to był zamek Szenów w Sosnowcu, który mi podsunął pomysł na zamek z tajemnic Starego Pałacu. Właściwie na pałac, przepraszam, to jest nie zamek, to jest pałac. No do pałacu jeszcze dojdziemy i duchy.
Ty lubisz te duchy, chociaż trochę je odduszyłaś, bo jednak oni ciągle żyją tam, ale do duchów dojdziemy. Natomiast ktoś, kto napisał do nas, napisał, teraz aktualna jest książka Miłości wszystko wypaczy, mam ją w ręku i mam w ręku, a czy ty masz stare wydanie, bo ja niestety swoje pożyczyłam, natomiast dostałam i bardzo dziękuję Akapitowi, zdążyła, no właśnie, to jest proszę Państwa książka. Ja chcę powiedzieć, że to jest książka, przez którą poznałam Kasię Majgier, ponieważ przeczytałam Trzynastkę na karku, a dlatego Miłości wszystko wypaczy, że to wszystko jest powiązane, zaraz dojdziemy do tego. I zobaczyłam tę dziewczynę, która zastanawiałam się, co jest. Potem domyśliłam się, że ona pewnie wisi na trzepaku, jest szalona, włosy do dołu. No ale przede wszystkim, wiesz, sięgnęłam, bo jak zobaczyłam tytuł Trzynastka na karku, przecież my mówimy trzydziestka na karku, czterdziestka na karku, a naprawdę strasznie trudno mieć 13 lat i ty znowu stajesz po stronie dzieciaków, młodzieży i mówisz, kochani dorośli, jak wy się boicie, jak wy nie wierzycie tym swoim dzieciakom. I potem cię poznałam i zobaczyłam też rudowłosą dziewczynę i mówię, no niebywałe, po prostu trzynastka na karku wchodzi i to jest Kasia. I odtąd rzeczywiście bardzo, bardzo pilnuję twoich książek. I ona jest do tej pory wydawana. Myślę, że to jest niesamowite. Nie wiem, ile miała wydań, ale cały czas jest do kupienia, a ty piszesz kolejne i kolejne. I kiedy już wydawało mi się, że Miłość wszystko wypaczy też, że już tyle znam, to są kolejne historie, to się okazuje, że widzę na okładce jeszcze więcej. To powiedz, jak się potoczyły losy? W ogóle tak... Zaczynam od tego, że to rzeczywiście jest niesamowite, że ta postać ma rude włosy, tak jak ja, przy czym wydawnictwo i ilustratorka nie wiedzieli, jak ja wyglądam, kiedy to powstawało. No po prostu tak piszesz, jak kobieta z rudymi włosami. No. No właśnie, z tą książką było w ogóle tak, że nie wiem, napisałam, ja w ogóle byłam ciągle taka zdumiona, że moje książki są wydawane wtedy, w tamtych czasach, bo to dopiero zaczynałam. I ja w ogóle miałam tak, że nie miałam konkretnego jednego debiutu, tylko od razu dwa. Dwie książki w ciągu tak paru dni mi wyszły, pierwsze. I nawet nie wiem, która była pierwsza, która druga, bo to była właśnie Trzynastka na karku i Amelka. W dwóch różnych wydawnictwach, niezależnie od siebie. W każdym Amelka, razie... która też ciebie przypomina, tylko tak. Jest mniejsza, znacznie mniejsza, ale to jest taka dziewczynka z temperamentem, powiedziałabym. Z większym niż ja mam, ale tak. W każdym razie, kiedy powstała Trzynastka na karku, nastolatki zaczęły do mnie pisać, kiedy druga część, chcą dalszy ciąg. No to ja pomyślałam, dobra, to pomyślimy nad dalszym ciągiem. I wymyśliłam, że dalszy ciąg będzie taki, że będą kolejne części pisane przez inne osoby z tego środowiska, które znają tą postać i dalsze losy będą poznawać czytelniczki z relacji innych osób. I tak powstały Marzycielki. To jest pierwsze wydanie Marzycielek. Teraz jest zupełnie inne. Jest takie... Poczekaj, pokaż jeszcze troszkę dłużej, żebyśmy zapamiętali wszyscy. No tak, to jest dokładnie ta stylistyka, co 13 na czwartek. Tak, to było pierwsze wydanie. Później pojawiły się takie w różowych okładkach. Nie zdołałam znaleźć tej drugiej. Ja się ciągle rozpakowuję po przeprowadzce książki zwłaszcza. W książkach mam niestety miszmasz, bo żeby posprzątać książki, to ja stwierdziłam, że muszę mieć dwa tygodnie wolnego czasu, bo mam marzenie, żeby tak naprawdę uporządkować kiedyś w życiu swoje książki, a ja ich mam naprawdę dużo, bo jestem no właśnie molem. I stąd właśnie nie znalazłam jej. Natomiast w Marzycielkach narratorką jest dziewczyna, która wprowadza się do bloku, w którym mieszka Ania i jej przyjaciółki z Trzynastki na karku. Mhm. Jakby poznaje je i jest taką nową osobą w ich środowisku. Ale czytelniczki zaczęły mi pisać, że no fajnie, ale kiedy wróci Ania? One chcą, żeby znowu narratorką była Ania i to zaczęłam dostawać takie maile, powstał w ogóle na forum, które wtedy miałam, takie no, forum internetowe właśnie dla czytelników tych książek. Tam w ogóle konsultowałam z nimi te wszystkie ty pomysły. Ty dziękujesz tym swoim... Tak, tym... ja w każdej książce dziękuję tym osobom, które czytały, które konsultowały mi te książki, na przykład pisały mi, że nie, tak to jest niemożliwe, żeby zrobili, żadne nastolatki tak nie zrobią. Bardzo dobrze, że tak robili, bo ja już nie byłam nastolatką pisząc to i... No i widocznie się myliłam, musiałam poprawiać. W
każdym razie... Wiesz, poza tym nastolatki w każdym czasie są inne. Trochę. Są inne, tak. Chociaż z drugiej strony pod wieloma względami są takie same i myślę, że nawet może 200 lat były takie same pod wieloma względami. Aha, że postanowiłam, że dobra, jak chcą, żeby Ania wróciła, to niech Ania wróci. I w kolejnych trzech częściach Ania była narratorką, Ania wróciła. No bo właśnie powstał na tym forum taki temat, niech Ania wróci. I kolejne na to napisały, tak, niech wróci. Monika, okej, okay, to niech o niej będzie druga seria, ale niech wróci Ania, bo ja chcę dalej poczytać całą Ani. A przypomnisz, gdzie ty prowadziłaś, na jakich, bo... Pamiętam to dokładnie, bo z jednej strony była pani psycholog, kiedy się poznałyśmy, a z drugiej strony właśnie te fora internetowe. Jak to się nazywało? To był reporter.pl, to był nasz serwis. On już teraz to już jest zupełnie inny serwis. Wtedy to był po prostu taki serwis internetowy z newsami, z różnymi takimi rzeczami. I między innymi był tam dział dla młodzieży, nawet były dwa działy w pewnym momencie. Był dział dla dzieci, ale ponieważ te dzieci nam wyrosły i stały się nastolatkami i już nie chciały być takie dla dzieci, to zrobiliśmy jeszcze taki serwis, on się nazywał Amanita. Amanita to jest muchomor po łacinie. Z takim muchomorkiem zielonym. I właśnie to forum później przeniosło się z juniora na Amanitę. I na Amanicie były pomysły na kolejne rzeczy. Zresztą tam też młodzież pisała swoje różne takie powieści, pomysły. No w ogóle niesamowite było to forum, bardzo żałowałam, kiedy musieliśmy je w końcu zamknąć. Musieliście je zamknąć, bo? Bo się zmieniły przepisy i zrobiło się strasznie kłopotliwe utrzymywanie forum. Jasne. Bo okazało się, że musimy pilnować, cenzurować i odpowiadać za wszystko, co ktoś tam napisze. To naprawdę było kłopotliwe dla właścicieli forum. Bardzo tego żałowałam, no bo to było fajne forum, no nie działo się nic złego. Była bardzo fajna, przyjazna atmosfera. No, po latach, po kilkunastu już latach, ja ciągle mam kontakt z tymi dzieciakami. Oni ostatnio wyliczyli, że ta Ania w marcu tego roku, czyli no teraz, parę dni temu, skończyłaby 30 lat, wyobrażacie sobie? Znaczy, wiesz, ja też to sobie mniej więcej tak wyliczam, ponieważ pamiętam, że ta książka trafiła w moje ręce, a potem powędrowała do szkoły teatralnej, bo ona ma tak świetne fragmenty, one są po prostu jak takie małe monologi czasem, te przemyślenia Ani. I rzeczywiście, gdzie mogłam, to biegałam z tą książką, ponieważ ona dla mnie jako mamy nastolatka była bardzo ważna, bo rodzice tam w całej swojej dobroci, miłości dla dzieci, za każdym razem dzieci nie wysłuchują w spokoju tłumaczenia dziecka, jak było, tylko sądzą, że zawsze podejrzewają najgorsze. Tak? Czyli jeżeli dzieciaki celują do puszek z piwem, to znaczy, że piją piwo, prawda? Bo przecież oni wszędzie słyszą, że te dzieci piją, a że to nie ich dzieci piją, tylko tamte dzieci piją. Ale co? Ciągle się boimy. Ten taki brak zaufania. Pamiętam, jak dużo mi wtedy dała ta twoja książka. Pamiętam też, jak ją podsunęłam mojemu synowi, ale on oczywiście prychnął na książkę dziewczyńską. Natomiast zachowywał się dokładnie tak, jak postaci z twojej książki. Ale dałaś mi wtedy, wiesz, taką bardzo dobrą wskazówkę i to jest wskazówka. Cały ten cykl książek to jest świetne, żeby sobie, jak się ma córkę, nastolatkę, to pewnie ona z przyjemnością czyta. Chłopak też by z przyjemnością czytał, gdyby zaczął, ale oni wtedy strasznie podkreślają, że nie są dziewczynami, nie? Jest takie coś. Ja myślę, że te wszystkie spostrzeżenia mnie podsunęły nastolatki i mi przypomniały, że rzeczywiście tak było. Ta historia z puszkami to była historia mojego środowiska. Ja akurat nie miałam takich problemów, moi rodzice w ogóle nie wiedzieli o tych puszkach. To była prawdziwa przygoda i myśmy naprawdę nie pili tego piwa, bo byliśmy takimi jeszcze mąkami małymi, tam 12-13 lat, nawet nam do głowy nie przyszło. Poza tym, no skąd byśmy wzięli na to piwo, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, ale były puszki, no to się zrobiło z nich tam piramidy i rzucało się do tych piramid i kto więcej rozwali, no nie było wtedy kręgielni takich rzeczy, więc tak sobie to rozwiązaliśmy. Ale się nagle przyłapano nas i wyszło na to, ale skąd oni mieli te puszki? Na pewno pili, na pewno wypili to wszystko. Przecież jakbyśmy wypili to wszystko, będąc takimi dzieciakami, to byśmy tam leżeli chyba. A na pewno nie wcelowali. Mówisz teraz z perspektywy, byliśmy bąkami 13-letnimi. Pamiętasz? Bo ja to pamiętam, jak miałam 13 lat, to byłam stara według siebie oczywiście. Tak, ja byłam w ogóle, no tak, ja się czułam bardzo dorosła w tym wieku. Teraz to sobie myślę właśnie... No tak, miałam 13 lat, jak to było dawno, jak byłam mała, śmieszna. A wtedy, no,
Absolutnie bym tak nie pomyślała. Inna sprawa, że wtedy mi się wydawało, że nie wiem, człowiek 30-letni to jest stary. Prawda? A Tak, te... to już, to Ja już starzec, to prawda. Wszystko za nim. sobie znalazłam kiedyś swój pamiętnik, który wtedy pisałam i tam narysowałam, jak ja będę, różne wersje, jak mogę wyglądać w wieku 40 lat. No i jak? Sprawdziło Różne się? wersje, ale wszystkie były takie, że no na szczęście tak nie wyglądam. Ja po prostu strasznie sobie wyobrażałam. Mnie się wtedy wydawało, że 40 lat to jest już taki wiek, że no, sędziwy bardzo. Sędziwy bardzo, że wszystko już za człowiekiem. Wpisujesz siebie często w książki. Ja myślę, że to jest świetne, bo w Amelce ja, proszę Państwa, wczoraj napisałam, że Amelka bardzo ci przypomina, napisałam do Kasi z wyjątkiem rodzeństwa. Naprawdę nie wiedziałam do wczoraj, właściwie to do dziś rano, jak przyszedł Twoja odpowiedź, jak to? Przecież ja miałam tylu braci, bo Znaczy nie aż ty, troszkę mniej, ale miałam. o jednego chyba. Tak, bo No właśnie, a ja nie dwie siostry mam wiedziałam. Ja jedną. kojarzyłam sobie ciebie jako osobę, która dużo pisze, bardzo dużo, tak jak Amelka, wymyśla, bardzo dużo marzy. Natomiast, że byłaś taką wśród chłopaków wychowaną chłopczycą, to jakoś mi się nie kojarzyło. Natomiast Amelkę uwielbiam. Jeśli pokażesz Amelkę, ja niestety nie mam, bo powędrowałam Amelki, do pewnej Amelki i to na zawsze powędrowała Amelka. No bardzo podobny pomysł tym musiała zdjęciem. dostać Amelkę, widzisz? To jest Amelka. To jest nowa Amelka, którą możecie znaleźć w księgarniach. A to jest pierwsze wydanie Amelki. O, takie No było. właśnie, takie troszkę chyba mniejsze, prawda? Ja miałam takie wydanie To Amelki, jest tak. dokładnie ta sama treść. I popatrzcie, jaka jest różnica w grubości tych książek. W To jest ta sama wydawaniu. książka, ta sama. To jest od razu tak coś powiem, bo pani bibliotekarka w mojej bibliotece mówi mi, że młodzież ma tendencję do pożyczania jak najkrótszych książek, zwłaszcza jak to są lektury. I na przykład powstają dwa wydania Krzyżaków, jedno takie, drugie takie, to wszyscy biorą to małe i to małe się rozsypuje, a do nowej jest prawie nieruszone. Pomimo, że to jest dokładnie ta sama książka tej samej długości. I to mi przypomina, jak miała wyjść Amelka, to była w ogóle moja pierwsza książka, która miała wyjść, natomiast ona tak długo półkowała, że nie wiem, czy trzynastka nie wyszła wcześniej. Znaczy ona tak długo czekała, aż będzie wydana, bo ciągle coś tam powodowało jej przesunięcia. I przed jej wydaniem okazało się, że muszę skrócić tekst, bo wydawnictwo zrobiło badania fokusowe na rodzicach i na dzieciach. I z tych badań wynikło, że dzieci nie przeczytają i nie wezmą do ręki niczego, co ma więcej niż 200 stron, a rodzice nie kupią dzieciom niczego, co ma więcej niż 200 stron. I Amelka ma, popatrzcie, tutaj nie ma numerów, ale tu jest. Przedostatnia strona to 197. No To jest 198 przed stron to nami. dokładnie. Powinna mieć 199,90. Tu jeszcze ma reklamę jedną, więc to jest równo 200. Równo. A potem, i to jeszcze było takie śmieszne, że ja tej książki nie widziałam. Nie widziałam też trzynastki na kartce, która wtedy wyszła. Przyszłam na targi książki, ciągle jeszcze nie wierząc, że naprawdę ktoś wydał moją książkę i zobaczyłam dwie moje wydane książki, jedną po drugiej. I tak, najpierw poszłam do Egmontu i zobaczyłam Amelkę taką. I tak pomyślałam, no kurczę, równo 200 stron, to może ktoś to przeczyta, oby. A potem poszłam do Akapit Press i zobaczyłam tą trzynastkę na karku. Ona ma 360 stron. I pomyślałam sobie, co to będzie? Nikt tego do ręki nie weźmie nawet. I Akapit Press mnie już wcześniej zaprosił, żebym przyszła na podpisywanie książki. To było moje pierwsze w życiu podpisywanie książki. No i siedziałam sobie, ta książka leżała w takich stosikach i stwierdziłam, że coś w tej grupie fokusowej musiało się pomylić. Bo leżała ta książka, obok leżały takie cienkie, właśnie 200 stron, 140 stron. I te 200 stron, wtedy książki kosztowały mniej niż teraz. Powiedzmy, że ta kosztowała 20 zł, a takie mniejsze kosztowały tam 12, 14 zł, ale były tam o jedną, jak 1/3 tej książki. I przychodziła coraz to kolejna grupa nastolatek i one tak patrzyły i mówiły, ty patrz, ta jest tylko 6 zł droższa, a 3 razy grubsza, to się bardziej opłaca. Na To komu kilogramy. się kupuje? Tak, to jest więcej czytania, a tylko 6 zł. I masz dodatkowe 200 stron czytania. No to bierzemy to. Ja Zajrzę, byłam... ile stron jest do czytania w książce, która też wyszła po raz kolejny. 414,5, to 414,50, proszę Państwa, do przeczytania. I to jest książka dla dorosłych, choć ja myślę, że ona równie dobrze mogłaby być książką dla młodzieży, nie sądzisz?
że to wszystko, co się tu wydarza, ta historia w tle, bo tu jest najprawdziwsza historia w tle, to jak się w tej, i chcę powiedzieć, że to jest książka napisana wcześniej, prawda, niż Winni, wcześniej. Mniej więcej w tym samym czasie, tylko niezależnie od tego. W tym samym czasie wychodziła. Ja miałam przyjemność to redagować. No właśnie. Ale chcę powiedzieć, że ja świetnie pamiętam wszystkie te historyczne też wydarzenia, które się tutaj dzieją w tej książce. Te opisy miast, no i twoją pasję. Bo wtedy się też dowiedziałam o twojej pasji, czyli fotografowaniu. I tu mamy pracownię fotograficzną, mamy dziewczynę, która chce fotografować. Pamiętam, że ta pierwsza okładka była właśnie z fotografią, bo sobie tak marzyłaś, to też jest bardzo ładna. Pierwszej nigdy nie dostałam, ale drugą dzięki Gra Pozorów, przynajmniej w drugim wydaniu jest u mnie, u pani redaktor. I ja absolutnie, wiem co mówię w tym momencie, uważam, że młodzież też może ją czytać. Choć ta starsza młodzież. Romanse. Tak, ta starsza młodzież. Starsza młodzież, taka powiedzmy licealna już. Mhm. Tak, takie to od 15 takie... roku życia, prawda? Tak, to są takie dorosłe problemy, ale myślę, że licealiści o takich problemach czytają, bo to są problemy, które też często ich dotyczą. Już człowiek 15-letni, 16-letni już ma takie problemy typu właśnie jakieś takie uczuciowe, czy jakieś takie różne problemy międzyludzkie, może za trudne dla dzieci. Ale właśnie licealiści już tak i spotkałam już dwie osoby będące nauczycielami polskiego. Powiedziały mi, że będą to swoim uczniom podsuwać. Jedna zrobiła ze mną spotkanie autorskie dla licealistów, żeby im przybliżyć młodą Polskę, bo to jest młoda Polska i to była polonistka, która uwielbia młodą Polskę i mówi, że smutno jej, że młodzież tak tego nie cierpi, tych czasów. Tak nie cierpi o tym czytać. Tak pozytywizm i młoda Polska to jest po prostu, oni tego nie chcą. No bo mi się wydaje, że to jest taki strasznie nudny czas, kiedy było tak nudno. Przy czym młoda Polska jest zupełnie inna niż pozytywizm, więc to jest ciekawe. Mówię o tym rozmawialiśmy dużo. I dopiero ona miała taki pomysł, jak sobie przeczytają, że wtedy były takie historie jak tutaj, to może bardziej się tym zainteresują. Tutaj rzeczywiście w tej książce pozamieszczałam troszkę rzeczy historycznych, typu ten trzeci pogrzeb Mickiewicza. Mam trzy pogrzeby, pomyślcie sobie. Jak takie właśnie różne wydarzenia, które wystawa wtedy... światowa. Tak, wystawa światowa, te wszystkie jarmarki na Emaus, które już wtedy były i tak. Które do tej pory są przecież w Krakowie, w święta wielkanocne. W ogóle Wielkanoc w Krakowie to jest super sprawa. A poza tym to jest też książka dla wszystkich, którzy kochają Kraków tak jak ty. On jest w tylu światłach tu pokazany, bo dla mnie w całej tej książce gdzieś ta fotografia, to jak to opisujesz, te wszystkie... A twoje opowiadania o Krakowie, te przebłyski, czy to jest dworek, czy to Kraków, czy to jest most i jest ciemno, to wszystko jest operowanie światłem. Ja czegoś takiego oczywiście nigdy nie można by było na okładce napisać, bo na okładce zawsze trzeba napisać, że będzie bardzo dużo różnych wątków miłosnych i są. Natomiast książki różnią się, proszę Państwa, od siebie również tym, jak są pisane. I książki Kaśki, przepraszam, że tak Kasia mówi, ale całe życie o tobie mówię, Kasia, od samego początku, bo ja zadzwoniłam do Kasi, której nie znałam, do pani Katarzyny, której nie znałam, kiedy napisała 13 na karku i powiedziałam, wow, po prostu nowy głos w literaturze młodzieżowej, za chwilę została mamelka, a potem to już poszło, to lubienie i no i nasze nieskończone rozmowy. My potrafimy stać i mówić, że już się śpieszymy i następne 2 godziny, prawda? Ale no, Państwo, jesteś ze sobą, to prawda. Nie ale chcę powiedzieć, że Kasia, ty pisząc, masz w każdej książce jakiś niezwykły pomysł. I tutaj ja się ciągle czuję jak w atelier artysty. To jest bardzo takie krakowskie, taki splin, takie światło. I w drugiej części, ona ma tytuł Światło i Cień. Tam jest jeszcze więcej o tym, bo tam ta bohaterka zostaje fotografką. Najpierw pracuje w atelier w Pradze w ogóle. Mm-hmm. Potem sama zaczyna eksperymentować, tworzyć swój styl. No, fascynuje ją to światło i cień, a oprócz tego drugi z bohaterów zaczyna się zajmować, wtedy się zaczęła rozwijać psychologia, jeszcze to była wtedy taka psychoanaliza, psychiatria, różnie to nazywano. Lekarze się tym wtedy zajmowali. On jest lekarzem i on chce być chirurgiem, ale kiedy trafia na wojnę właśnie, to jest wtedy pierwsza wojna, spotyka się z nerwicą frontową i postanawia zająć się
tym, bo stwierdza, że to, no właśnie takie problemy stoją za wszystkim, za tym, co powoduje kolejne problemy. I wtedy najbardziej znanymi postaciami ówczesnej takiej psychologii byli psychoanalitycy Freud i Jung. Jung odnosił się właśnie często do światła i cienia. Stąd właśnie światło i cień jako te dwie strony nas, naszej psychiki. Światło, czyli to, czym, jak się pokazujemy, i cień, czyli to, co tkwi w nas, z czego czasem nie jesteśmy dumni, ale mamy to i musimy się z tym jakoś kontaktować. A po drugie właśnie światło i cień fotografii. Tak pomyślałam, że to jest taki fajny tytuł, bo łączy te dwie rzeczy. I to są też takie dwie moje pasje, bo studiowałam psychologię, to jest coś, co mnie bardzo interesuje do tej pory. A druga moja pasja to właśnie fotografia. A trzecia to pisanie książek. Dopiero trzecia? To powiedz, jeżeli dopiero trzecia... Nie, no tak, ex aequo. Bo tak się zastanawiam właśnie nad tym, że no czas nam gdzieś ucieka bardzo. Jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała o najnowszej swojej książce, ale ja chcę powiedzieć, że jeszcze jest taki super cykl, to lubię. I ja mogę, to jest najkrótsza rekomendacja. To lubię. U ciebie zadzwoniło, u mnie pies broni ciebie, słyszysz? Usłyszałam? Nie, u mnie nie zadzwoniło. Nie zadzwoniło? Miałam wrażenie, że u ciebie zadzwonił telefon. I tym razem mamy... No znów takie absolutnie niezwykłe historie, nie wiem czy widać, jest duch z niewiadomic i znowu szalona rodzina, ale uwaga, znowu wygrana. Coś te wygrane w totolotka za tobą chodzą. Znaczy tutaj się jakoś inaczej nazywa ten totolotek, ale wygrane w gry. Jakiś wygra, muszę zacząć grać. Czereśniakowie, którzy bardzo namiętnie chcą, woleliby przybrać dawne, bo sobie kupili pałac, no bo co, jak się już wygrało, to trzeba kupić sobie pałac, a jak się kupi pałac, to trzeba się zachowywać jak w pałacu. No ale duch jest najprawdziwszy, straszy od samego początku, więc tych, którzy źle, jak się okazuje, remontują jego pałac, znaczy źle remontują pałac, bo pan, który jest straszony i jest przekonany, że wykonuje świetnie pracę, okazuje się, że bez konserwatora to robił, ale konserwatora mamy tu. Tak, w kolejnej części pojawi się sensowny konserwator, albo bezsensowny, nie wiadomo. Jest jeszcze milioner z Gdańska. Kasiu, ja życzę Państwu, żeby Państwo mieli tyle czasu, żeby to wszystko przeczytać, bo naprawdę warto, ale powiedz mi, skąd Ty bierzesz tyle pomysłów, tyle czasu i jednocześnie jesteś tak cały czas obecna, bo Ciebie jest dużo w różnych dyskusjach, w różnych pomysłach, no i masz czas dla ludzi. Wiem, bo sama czasem jest mi przykro, kiedy muszę powiedzieć, Kasiu, teraz nie mogę. Powiedz, jak Ty to robisz? Piszesz szybko. Nie, piszę bardzo wolno. Jestem w ogóle ślimakiem. Dostawałam kiedyś od jednej osoby z wydawnictwa gifiki ze ślimakami, leniwcami i innymi stworami. Przy czym to nie jest tak, że ja się obijałam. Ja po prostu wszystko dokładnie sprawdzam i wiele razy czytam. Ja jestem taka, ja mam koleżankę, która jest coachem, ja na mnie ciągle coachuje, że jestem perfekcjonistką. Mi się wydaje, że ja nie jestem perfekcjonistką, tylko ja po prostu nie chcę tak... Jak coś dla kogoś robię, to nie chcę mu dać takiego byle jak zrobionego, tylko chciałam to tak ładnie, wiesz, tak dopracować i tak no, mam zrobić, to zrobię od początku do końca. Staram się zawsze bardzo wszystko organizować. Ostatnio właśnie kręciłam filmik, jak się zorganizować i jak zrobić dużo rzeczy i tam miałam takie różne porady, jakie się zorganizowuję. Minusem jest to, że czasem mi brakuje właśnie czasu. Ja czasem mam wyrzuty sumienia, że powinna mieć jeszcze więcej czasu dla ludzi. Strasznie mi brakuje czasu na przykład na oglądanie filmu, a to przez to też, że dużo czytam. Bo tak wszyscy ostatnio jaki serial oglądam, znaczy, a ja w ogóle nie mam nawet tych Netflixów wszystkich i tych innych rzeczy. Ja mam, prostu... ale nie używam. Proszę? Ja mam, ale nie używam, to jeszcze dziwniejsze. Ja na chwilę dostałam, a potem stwierdziłam, że właściwie po co mi to wisi? No właśnie. Tego nie wynika, tylko takie mam jeszcze poczucie, że jeszcze czegoś nie zrobiłam, bo miałam obejrzeć, a nie oglądam. No ale za to ja jestem fanką czytania książek i ja po prostu muszę codziennie, nawet jak padam na nos, to chociaż jeden rozdział muszę przeczytać przed snem, ale to też mam taki problem z wylogowaniem się, że tak powiem, z życia i zaśnięciem, jak się nie wyloguję poprzez książkę. A twoja ulubiona książka z dzieciństwa, Kasiu?
Przygotowałam ją, ale kurczę, ja chyba zostawiłam w drugim To pokoju. powiedz. Miała pewnie dużo wydań, powiedz. Od groma miała wydań. W 13 na karku Ania często czyta 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Ja też w pewnym momencie miałam obsesję na punkcie tej książki. Właściwie może nie tyle obsesję. Ja do tej książki tak sobie uciekałam. Jak mi było źle na świecie, to sobie brałam 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi i sobie szłam do Nautilusa. W Nautilusie była taka izolacja od wszystkiego. To jest, mi się wydaje, że to jest piękna książka o takiej izolacji. O tym, bo to jest taka tak naprawdę historia o człowieku, który już, któremu było tak źle i miał tak dość wszystkiego, że tak się odciął i zamieszkał w łodzi podwodnej. Ten motyw jest dla mnie taki, nie wiem, bardzo istotny. Oczywiście mam też wiele innych książek w dzieciństwie ulubionych. Ja w ogóle bardzo dużo czytałam. Ja tak dużo czytałam, że miałam dużo książek. Ale sama czytałaś od razu, że się tak wcześniej nauczyłaś czytać? Odwrotnie. Ja się strasznie długo nie mogłam nauczyć czytać. Mi się wydaje, że mam jakąś dysekcję. Znaczy mi się wydaje, że mam jakąś dysekcję czy coś. W każdym razie ja się strasznie długo nie mogłam nauczyć czytać do tego stopnia, że pani wzorówce chciała mnie zostawić na drugi rok. Ale mi się wydaje, że mnie strasznie źle uczono czytać, bo tak sylabami. Dla mnie to była w ogóle jakaś nauka o rakietach. Nie byłam w stanie tego ogarnąć, dopóki dziadek mi nie pokazał, że to są słowa, to są litery, z tego się składa słowa i to tak wychodzi. I tak wtedy tak super szybko załapałam. Nawet nie pamiętam, ale to podobno było tak szybkie, że przyszłam po paru tych dniach do szkoły i czytałam pani. I pani się zdziwiła. Wracając do Miśka, przeszłaś z klubu analfabetów do inteligentów. Tak. No właśnie. Przeszłam z klubu analfabetów do... No wyrzucili mnie z klubu. A kto ci czytał, Kasiu, jak byłaś mała? Nie pamiętam za bardzo. Pamiętam, że ktoś tam mi czytał czasami. Generalnie w domu było dużo książek, jak już się nauczyłam czytać, to zawsze coś czytałam i miałam ten plus, że moi rodzice nie wtrącali się w to, co ja czytałam. Oni mieli dużo pracy, dużo dzieci. W tamtych czasach, jak się miało dużo dzieci, to nie było takich zasiłków, jakiejś pomocy jak teraz, tylko po prostu trzeba było więcej pracować, więc oni dużo pracowali, byli ludźmi pracowitymi. A ja lubiłam czytać i ja sobie sięgałam po przeróżne książki. Teraz sobie myślę, że wiele książek czytałam za wcześnie. To jakbyś opowiadała moją historię, bo się bardzo ciemna strona człowieka wtedy kształtuje, prawda? Bardzo smutna. Ja za wcześnie na przykład pięknie, to jest człowiek nie rozumie. Człowiek nie rozumie tych książek, tak. A do kogo za wcześnie sięgnęłaś? Na przykład, nie wiem, wymyślałam sobie, będę czytała Szekspira, bo to takie inteligentne. No to sobie wzięłam Szekspira i czytałam tego Szekspira. I oczywiście wiele tych... ciężko mi było wrócić później do tego. Pamiętam, że przeczytałam Chłopów chyba w szóstej klasie i mi się ta książka bardzo podobała. Tylko chociaż była dla mnie taka strasznie smutna. No była taka smutna, że co brałam, to się smuciłam. I później w liceum tak sobie myślałam, nie chce mi się tych Chłopów czytać. Tak samo nie chciało mi się w liceum czytać trylogii, która mi się z kolei bardzo podobała, jak miałam jakieś takie 11 lat. A jak to zaczęłam czytać w liceum, to już nie przeczytałam tego. Pamiętam Lalkę, też Lalkę wcześniej przeczytałam, a w liceum jej nie przeczytałam, bo nie miałam czasu, bo dużo nauki było i stwierdziłam, że to pamiętam. Uczyła mnie w liceum rewelacyjna polonistka, która była świetną osobą, bardzo zachęcającą do czytania i dającą dużo wolności, co było też takie fajne, bo ona nam nie robiła klasówek, pytań, żadnych takich rzeczy, tylko pisaliśmy wypracowania na jakieś tematy związane tam z jakąś epoką czy z czymś, ale można było korzystać z dowolnych książek, nie tylko z tych, które były w podręczniku czy w lekturach. Więc ja się tam wyżywam, ja to uwielbiałam. Ale pewnego dnia właśnie omawialiśmy Lalkę, klasa milczała, bo pani coś mówiła, o coś pytała, a wyglądało na to, że nikt w klasie nie wie, o czym ona mówi. I pani stwierdziła zaraz, czy ktoś z was czytał tę książkę? Nastąpiła taka konsternacja. I pani wtedy stwierdziła, chyba nie wyrobiła i powiedziała, że no to wyciągnijcie kartkóweczki, no wyciągnijcie karteczki i zrobię sobie kartkóweczkę. Kartkóweczka wyszła tragicznie. Odpowiedzi były takie, że pani się śmiała nad niektórymi i na mnie czytała. Były na przykład takie, że to się stało... Ale sięgnęłaś wtedy jeszcze raz po Lalkę, bo naprawdę do Lalki trzeba... Później, ale właśnie pamiętam, że tam była taka odpowiedź, że to się stało po tym, jak jeden z bohaterów popełnił samobójstwo i jedna z odpowiedzi była, pochowano go zapewne. O Jezu. Tylko miałam klasę. No tak, to o nieczytaniu właściwie powinniśmy zrobić, albo czytaniu za wcześnie, kiedyś jakąś specjalną audycję, bo to prawda. Ja wiesz, jak ty czytałeś Szekspira, to ja czytałam Dostojewskiego i świat był tak straszny, jak w jego... O, ja też go czytałam, tak. Tak, natomiast ja do Lalki mogę wracać co drugi dzień i znajdować nowe i nowe tematy. Przyszedł bardzo ładny
SMS, to będzie taki prawie na koniec, a ty zaraz pokażesz, będzie chwila dla Kasi teraz, naszykuj sobie swoją, bo ona dziś, proszę, dziś tak doszła ta książka, ale ja zacznę od tego, że jest napisane tak. Gąsieniczka Gosia jest super, powinna wtedy wygrać. Nie wiem, kto to napisał, ale ktoś, kto zna gąsieniczkę Gosię, więc Gosia, gąsieniczka, kochani wydawcy, jeszcze nie wyszła, ale dziś co się ukazało? Pokaż. Dziś ukazała się Przygoda w Himalajach. Ach, czytam sobie. Czytam sobie. Książka, która jest bardzo króciutka, pokażę wam. To są takie krótkie zdanka. Ludzie to przeczytają, dorośli w 10 minut. Dzieci, które się uczą czytać, pewnie trochę wolniej, ale też przeczytają, bo to jest książka, w której nie ma żadnych dwuznaków, żadnych liter typu u z kreską, rzecz z kropką, cecha, samocha. Nie ma tego w ogóle. Więc to jest taka bardzo, bardzo prosta książka. Bardzo się ją szybko czyta, natomiast nie uwierzycie, jak ciężko się to pisze. To jest około 30 zdań, to jest najdłużej pisane 30 zdań w moim życiu. Ja po prostu ileś razy rezygnowałam z tego. Stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie napisać 30 zdań bez tych wszystkich czcionek. Ale tak, wiele osób mi mówiło, no coś, ty, to się da, po czym zaczynali próbować i już pierwsze zdanie im nie chciało wyjść. Na Instagramie napisałam o tym i poprosiłam czytelników, żeby napisali, jeśli chcą skomentować, to żeby spróbowali skomentować bez polskich czcionek. Te komentarze były, próbuję, ale mi nie wychodzi. To pomyśl, jak trudno robi się podręczniki dla sześciolatków. To jest po prostu strasznie. Masz na początku tylko 6 liter albo 8 i opowiedz o smokach, nie mając połowy liter. No, ale pamiętam, że to się udawało, więc naprawdę gratuluję. Nie znam jeszcze książki, ale bardzo już chcę. Znam serię. Ilustracje. Bardzo gratuluję ci, że jesteś tak. W tej serii. Tak, jak jest tutaj główną postacią, dlatego tak wszędzie piszę, że a jak? Tak, premiera i jaka, bo to jest premiera jaka. Ale tam było dużo jaków. A kto rysował twoją książkę? Aleksandra Fabia, młoda ilustratorka. I bardzo ciekawa, tak, to jest kredkami rysowane i to jest takie etniczne, takie nawiązujące do tych właśnie takich... tutaj jest pani, która robi z wełny jaka prawdopodobnie ozdoby i właśnie w tym stylu są ilustracje. Ona po to sięgnęła, bardzo ciekawy pomysł, prawda? No wiesz, ale powiem ci, że fantastyczny pomysł, żeby wymyślić sobie, jak masz mało literek, tak krótkie, mimo że duże zwierzę, które nazywa się jak. To są argali. Argali też nie mają polskich czcionek. Kasiu, mogłybyśmy tak do rana, bo my naprawdę czasem nie możemy przestać ze sobą rozmawiać. Przede wszystkim dzisiaj mamy poczucie, że rozmawiamy z Państwem. To była ogromna przyjemność Cię gościć. I ogromna radość z tego, że w fundacji, z którą tyle lat współpracuję i jestem w kapitule, że jesteś na złotej liście, że byłaś w tej 60, że robisz tak świetne rzeczy. No właśnie, a ponieważ niedawno powiedziałaś, wyszło, to ja wtedy powiedziałam, ojej, ja zdaje się to redagowałam i wtedy stwierdziłam, że to nie jest dobre, bo... Mam wrażenie, że ciebie jest tak fajnie dużo, że trudno pamiętać wszystko, więc ja proponuję zrobić sobie taką półkę na Kasie i zawsze tam się znajdzie właściwie na każdy wiek. To, co teraz pokazałaś, to będzie dla małego Miśka, który uczy się i jeszcze tak. Wszystkie litery umie. Który nie chce być w klubie analfabetów już. A ja chcę powiedzieć, że w tej serii pisał również Rafał Witek i to on będzie za 2 tygodnie naszym gościem. Będziemy rozmawiali o klubie latających ciotek, o przedszkolu imienia Barbary Wiewiórki, o Majce. W związku z tym za 2 tygodnie, 6 o 18 spotkajmy się. Zapraszam bardzo. A dziś Kasiu, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie, za opowieści. I za to, że sobą obdzielasz swoje książki, a książkami nas. Bardzo dziękuję za bardzo miłe spotkanie, w ogóle taką fajną atmosferę. No i też zapraszam na spotkanie z Rafałem Witkiem, na pewno będzie bardzo ciekawe. Bo Rafał Witek naszym kolegą jest i człowiekiem, który też jest bardzo ciekawy. Porozmawiamy na przykład o chórze, wiesz, z nim. O czym? O chórze. O, no to ja będę musiała...
Włączysz się? Tak, a wszystkie nasze dawne spotkania można obejrzeć na Facebooku, na naszej stronie, na YouTubie i tam też znajdziecie Państwo Kasię do powtórzenia sobie i wszystkie inne spotkania z cyklu Klimat dla polskich autorów. Ja myślę, że jest dobry klimat. Prawda? Fajnie. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, do czytania. Właśnie, do zobaczenia. Było mi bardzo miło i bardzo dziękuję.